To był gracz wariat. Gracz wariat, z morda się urwał. Ramer cholerny. Kurde, to jest choroba gier wyścigowych. Tak go grałem. Cwaniaczek, cwaniaczek. On jak leciał we mnie, powinien się rozbić. Powinien się rozbić. Przecież Aventador nie ma w ogóle strefy zgniotu, no. Te samochody supersportowe, one nie są testowane na tam strefę zgniotu. Szkoda, wyprodukują 5 takich samochodów, powiedzmy. I jak w ogóle testować je w taki sposób? Nie no, ten samochód ma po prostu zapierdzielać jak najszybciej się da, nie być bezpiecznym. Hej! Nie no, żartuję, nie wiem tak naprawdę. Co tu mamy? Driftuj po wyznaczonej trasie, zdobywając punkty za prędkość i duży kąt driftu. O, to jest dla Skyline'a. Lecimy. Ja tu rozpieprzę ich. Za chwilę przejadę sobie to, oczywiście ich ogram, jak trzeba, po ludzku. Ale jak to zrobię, to wezmę sobie Dodge'a i spróbuję go zrobić. No chyba na drift, no bo tutaj nie ma... Znaczy nie na drift stricte, ale tak, żeby był troszeczkę bardziej żwawy. Jest troszeczkę ociężały w tym sterowaniu i chciałbym to troszeczkę może zmienić. Dobra. Nie mam tutaj żadnych przeciwników. Próba driftu 30 tysięcy? Proszę cię, ja to zrobię na pierwszym zakręcie. Woo! Hell yeah! Wow! Tego się nie spodziewałem nawet po Skyline'ie. Jak to zrobił? Fantastycznie. Jest tu Aventador? Tak. A, spadaj ty gnoju. Oszuście cheaterze. Już 28 tysięcy. Aj, to już jest rutyna. 28, no tak, nie zaliczyło mi tego driftu. I co, 36 checkpointów mam jeszcze przejechać. A już mam odpowiedni wynik, no. Patrzcie, co to jest Skyline. No to jest masakra. Tak, ale on do wyścigów jest niestety słaby. Jeśli będę chciał przejechać szybko tą trasę, no to mogę mieć problemy, po prostu będę się rozwalał. Tak czuję. A do ścigania się tak o z kimś też nie jest za dobry, no bo... No nie jest stworzony, ja go tak zrobię na to, żeby zarzucał dupą ładnie, nie? Wow! I tyle. Ktoś tam próbuje ze mną jechać z tyłu. Jakiś gracz tutaj się za mną ustawił. Myśli, że ja nic nie robię, ale ja tutaj robię wyzwanie i pewnie chce się ze mną pościgać albo coś. Będzie się zastanawiał, dlaczego nie mogę akceptować. Też bym z nim tam chętnie poleciał. Mam nadzieję, że nie jest takim oszukańcem jak Aventador. O. I znowu skok. Nie chcę skakać. Nie muszę. Mam już tam wymaganą ilość punktów. Jakbym chciał, to mi Skyline. O, proszę, już koniec. Jakbym chciał, to mi Skyline tutaj nabił, nie wiem, z milion. Skąd to się tu wzięło? Ej, w każdym NFS-ie takie lampy można było rozwalać, no. A tu się okazuje, że nie można. Manu mnie wysłał do jakiegoś gówna. 30 tysięcy, no co on sobie jaja robi? Ja nawet tu nie musiałem się starać. Ej, mi dużo trudniejsze wyzwania daje. Mogłem to chyba nawet challengerem zaliczyć. Nie przerobionym, nie stunigowanym. Dobra, ten typek się gdzieś tam za mną kręcił. Zajadę do niego. Dobra, spadaj. Wow, nie mogę tu na prostą wyjechać. Nie mogę wyjść na prostą w tej grze. Taki jestem biedny. Dobra, on się coś tam kręci, zdobywa to kółko. Ja sobie do niego podjadę, wiem, że on tutaj specjalnie dla mnie przyjechał tym... O proszę, tu mamy część do zebrania, fajnie. Oj, sorry, że się tam przerwałem, ale... Zależy mi na tej części tutu. Proszę bardzo, zebrana, pięknie. On tutaj się będzie ładnie kręcił. Dobra, ej, słuchajcie, Skyline kontra Skyline. Daj mi zrobić tutaj kółeczko. To jest jakiś taki manik fanboy. Zaliczone, dobra. Teraz poproszę się nie ruszać. Oj, nie mogę go jeszcze wyzwać. Stoj! Nie, Just Fanboy, o, tak się nazywa. Stoj! Muszę się chyba kręcić razem z nim, żeby go wyzwać. No, daj się wyzwać! Ja chcę z tobą podriftować. Zobaczymy, czy jesteś taki dobry, koleżko. No! Tak, dokładnie, już powoli załapuję, o co chodzi. Myk i konkurs driftu. Akceptuj!
Przez tę fałdę dymu nie widzi teraz, że chce go wyzwać. O! Jest! Zaakceptował! Woo! O, oh, wow. Jak tu jechać? Dobra, tutaj. O kurde, ładnie poleciał. 5000 już zdobył. Dawaj, Lucek. O, drzewo! He? Co? Wygrałem, no, wygrałem, bo wygrałem, ale nie wiem, co się stało nawet. Zrobiłem jeden dobry drift, no i po sprawie. To właśnie o tym mówię, mówiłem o Skyline, że jest zajebisty, świetnie. I co, koleżko, ha? Myślałem, że jesteś taki dobry. Teraz ty mnie wyzwij na pojedynek, nie wiem, co tam chcesz jechać, obojętnie, mi to wszystko jedno i tak cię pokonam. Znaczy, nie wiem, czy cię pokonam, bo jeśli to będzie wyścig, no to ciężko. Aha, dobra, chcę się ukryć? Nie wiem, co chcę zrobić. Jadę tutaj. Uciekam przed policajem. On jedzie gdzieś ze mną, na pewno chce mnie wyzwać. Widzę, że chce się zrewanżować. Dobra, pojechał sobie gdzieś tam. Ucieknijmy stąd, schowajmy się, masz rację. Tu mamy jakąś kryjówkę. Tu się schowamy. Myk, myk. Okej. I zobaczymy, co on będzie chciał zrobić. Dobra, możesz mnie wyzwać na pojedynek. Nie wiem, czy chce mnie wyzwać, czy nie. Okej, zobaczmy. No, co chcesz zrobić? Proszę bardzo, wyzwij mnie na pojedynek. Zrobiłem zdjęcie. Okej, rzucić wyzwanie? Ja rzucę, nie ma problemu. Ucieczka. Sprint weźmy. O. No dobra, drift, ahaha! Chcę robić drift, nie ma problemu. Robimy drift. Woohoo! Oh yeah, oh yeah! Kurde, to jest Skyline, to jest po prostu poezja, co ten samochód robi na drifcie. Woo! Ups, ups. Dobra, na razie ja wygrywam, ale trzeba się skupić, bo przegrać też jest łatwo, no. O, proszę, tutaj można się popisać. Albo i nie. Czy Lucek się popisze? Kiss the wall, zaliczony. Woo! 11 tysięcy, gdzie on w ogóle pojechał? Co on zrobił? Ha, ha, ha. Lucek to wygra, coś tak czuję w majtkach. 9 tysięcy ma, to nie jest dobry omen. Zdobyłem awans. Woo! Nie wiem, czy ja tu powinienem szybko jechać, bo tu się nie da nigdzie driftować. Nie da się zrobić driftu. Ale zjazd jest. I zobaczcie, zjazd jest i proszę bardzo, co tutaj jest. Wow! Co ja zrobiłem? Widzieliście to? Milimetry dosłownie. Oh man! Tato, gdzieś się rozbija? Zobaczcie na mapkę. Ładnie, ładnie. Wow! Okej, okej, okej. Policaje! Kurde, jakie długie wyzwanie! Gdzie on mnie wyzwał? Nie wiem, ale ja mam 46 tysięcy w moim Skyline'ie. No kurde! Poezja! Wow! Co ten samochód wyprawia na drifcie, to jest niesamowite. On sam dosłownie lata, no. To jest rzeźnia. 67 tysięcy. No co prawda tylko tysiaka wygrałem. Mało kasy. Ale wrażenia z pokonania jakiejś takiej osoby, po prostu przeciwnika myślącego, są dużo, dużo lepsze niż wygraniu jakiegoś tam określonego wyniku z wygraniu z botem, taką Amy, no. To jest właśnie esencja gier multiplayer. I fajnie, że ten multiplayer został tutaj ulepszony, naprawdę to jest wielki plus dla tego studia, które robi tę grę, no. To jakby wysłuchali mój głos w tych filmikach. A jestem taki ciekawy teraz, bo tak...
Nie zwróciłem na to uwagi, ale wydaje mi się, że wskazówka na obrotomierzu chyba spadła do zera, gdy wyłączyłem silnik. Przedtem, gdy się ukryłem przed policją. I chcę to koniecznie... Oj, dalej mnie tutaj chce atakować, ale ja znowu mam policję na karku, no. Policja nie może wyjść ze zdumienia. Ej, jak taki mały lucek, jakim cudem on wykonuje takie wspaniałe drifty. Musimy go złapać, przesłuchać go i zapytać go o to, bo my tego nie rozumiemy. Dobra, chwila prawdy, sprawdzamy. Wyłączamy silnik. Dupa, mamy nadal 1000 obrotów na minutę. Niedobrze. Ej, no gdzie oni mnie widzą? Kurde. No, a także lipa. Tego nie naprawili, to muszą naprawić koniecznie. Oj. Lecimy. Tamten koleś gdzieś mi uciekł. Nie zależy mi na tym, aby go jakoś tam złapać czy coś, tylko chcę zgubić policję. No i chcę zrobić tego Dodge'a Challengera, to też jest dla mnie istotne. Bo to jest fajny samochód, podoba mi się z wyglądu. Zaraz go tam ogarnę. O! Ja, to jest poezja, latanie bokiem tym autem, naprawdę. Nie wiem, czy jakoś oni to zmienili od ostatniego odcinka, czy co. Ale teraz tym samochodem driftuje mi się fantastycznie. Fantastycznie, naprawdę. Mamy kolejną część. Sporo zostało w tym patchu ostatnim pododawane do gry. No i między innymi jedną z tych rzeczy są dodatkowe znajdźki, jakie możemy tutaj znaleźć na mapie. Zaliczone. Co ten koleżka ode mnie chce? Wiecie, co jest fajne, a czego nie ma w Fordzie? To, że możemy stać w miejscu i palić kapora. W Fordzie możemy tylko dać obroty, wskazówkę, oprzeć o kołek i ruszyć z palącym się kapciem, ale nie możemy stać w miejscu i palić kapora. Tu możemy to robić. Dobrze, obiecałem, że wejdziemy sobie do garażu i stunigujemy tego Dodge'a Challengera, więc zróbmy to. A czy stunigujemy? Dostosujemy go po prostu. Nie wiem, co w nim tam nie gra. W ogóle ja nawet nie wiem, jaki mam poziom. Przed chwilą mi wbił chyba jakiś tam 50? Czy coś. Dobra, chodź, ale już on jest wielki, zobaczcie na tle, nie wiem, tej BM-ki, z tyłu gdzieś ta proszawka w ogóle ukryta. Łeb urywa. Fajnie wygląda ten samochód w tej grze. Ja jestem skłonny nawet wypieprzyć te nadkola z tego auta. Ale dobra, dostosowanie. I on jest tak troszeczkę na drift za sprawą tego, że włożyłem tutaj opony do driftu. Zrobimy tak i oczywiście te wszystkie asysty wyłączamy. Kontrola startu włączamy. Przyczepność tu nie możemy, siła, sztywnioki. Fajna nutka leci teraz ogólnie. Nie mogę wam jej głośno opuścić, bo YouTube powie, że ej Lucek, czemu jesteś taki głupi, puszczasz muzykę, do której nie masz praw i zaraz cię zablokujemy. Wywalnimy twój filmik z YouTube'a i jeszcze dostaniesz ostrzeżenie na YouTubie. Więc ja mówię, okej, dobra, to ściszam, no i jest cicho. Mam nadzieję, że troszeczkę coś tam słyszycie. Ogólnie na Spotify możecie znaleźć sobie playlistę z Need for Speed'a. I jest naprawdę spoko, ja sobie jej teraz słucham. Chociaż niektóre kawałki są takie, nie wiem. Ale powiem wam jedną sprawę. Kiedyś w Need for Speed Carbon nie podobał mi się soundtrack. Ale tak teraz jak go słucham, to lubię do niego sobie wrócić, do niektórych kawałków. I może właśnie tak jest w tym NFS-ie. A to też fajne, że dodaję cały czas jakieś tam nowe utwory. Wiecie co, ja jak słucham czasami niektórych tych kawałków muzycznych w grach, to ja jestem, to dzięki temu chyba ten utwór robi się popularny. Tak? Tak mi się wydaje, gdy się pojawia w grach, bardzo dużo osób gra w gry. I gdy ktoś słyszy jakąś fajną nutkę podczas fajnej akcji w grze, to on mówi, o kurde, to jest zajebista nutka. I właśnie gust polega na tym nasz, jest w ten sposób skonstruowany, że my opieramy na swój gust na tym, co się wydarzyło w danym momencie, gdy słyszeliśmy tą muzyczkę. I na przykład, nie wiem, powiedzmy, że nie lubisz disco polo, nie? Ja nie lubię na przykład, nie lubię disco polo. Ale są takie nutki, większość nutek i tak znasz, bo gdzieś tam w Polsce one są grane na różnych tam, nie wiem,
ślubach, weselach, nie ślubach nie, ale weselach, czy na jakichś różnych takich eventach, gdzie się ludzie po prostu przy tym bawią, i to mimowolnie słyszysz gdzieś ta nutka, wejdzie ci do głowy i już, no nie? I to sobie jest gdzieś tam w twojej głowie, sobie czasami zanucisz tekst piosenki. Na przykład ta dziewczyna jest niebezpieczna, ale nie lubisz tego. No ale gdyby była taka sytuacja, że na imprezie jakiejś, czy na jakimś, w jakimś klubie, gdyby leciała taka muzyczka i zobaczyłbyś fajną dziewczynę i w tym momencie leciałaby ta muzyczka, której nie darzyłeś jakimś specjalnym uczuciem. Jakaś fajna dziewczyna tam podeszłaby do ciebie, albo ty byś do niej podszedł, uśmiechnęłaby się do ciebie, coś tam zaczniecie gadać, poszlibyście na jakieś spotkanie później i tak dalej. To by ta muzyczka się kojarzyła fajnie i już byś chciał do niej chętniej powracać na pewno. Nie? Przynajmniej ja tak mam. Nie w przypadku Disco Polo, ale wiele, wiele takich nutek, które kojarzą mi się z fajnymi sytuacjami. Czy to nawet jak czasami sobie włączam na rower jakąś tam playlistę i leci sobie w tle, znaczy lecą piosenki, które tak jakbym słuchał sobie przed komputerem siedząc, w ogóle by jakoś do mnie nie trafiły. A z kolei wracam sobie z roweru i o, zajebista nuta, wow, zajebiście. I tak samo jest, jak jeżdżę sobie samochodem i myślę sobie, wow, to jest zajebista nutka, no chcę sobie ją słuchać w domu, dodam sobie do playlisty, coś tam. No i tak się po prostu rodzi jakiś tam gust. Dlatego ja nie ograniczam się do jednego gatunku muzycznego, ale po prostu muzyka ma mi towarzyszyć w jakichś tam konkretnych momentach w życiu. Czy to, nie wiem, jazda samochodem, jazda rowerem. W każdych z tych sytuacji słucham innej muzyki i nie ma także jeden tylko i wyłącznie jeden gatunek. No i rozgadałem się, dostałem czkawki i mam katar. Jedźmy sobie coś. Tu mamy jeszcze co? No tak, tu mamy wyzwanie od Amy. Ona zawsze ma jakieś dla mnie wyzwanie. Ona mi nie cierpi chyba, bo zawsze daje trudne wyzwania. Konkurs driftu. No dobra, spróbujmy. Manu coś tutaj ode mnie chce. No niby zrobiliśmy bardziej tego challengera na drift teraz. Ale czy rzeczywiście będzie dobry? Nie mam pojęcia, dlatego sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy on sobie tu poradzi. No wiadoma sprawa, wiadomka, że gdybym tutaj pojawił się Skyline miazga, oczywiście wszystkich bym tu rozpieprzył. To nie ulega wątpliwości. Tak? Tak. Zobaczymy, czy ktoś zaakceptuje. Jeszcze trzech graczy się nie zdecydowało. Pojawia się taka ikonka, kółeczka kręcąca. Widzicie tam u góry? No jest fajnie. O, ktoś przyszedł do mnie. Nie jedź, bo nie. No, dokładnie, stój w tym miejscu. Tak! Już się nauczyłeś, świetnie. Nie, wracaj do tyłu, wracaj, bo nie wystartuje nas razem! Oczekiwanie na graczy. Wystartuje ciebie i mnie? Powiedz, że tak. O dobra, zepchnął mnie. No chodź. Startujemy. Dobra, uda się. Fajny, on miał w ogóle takiego Mustanga. Fajny samochód też. Dobra, lecimy. No i tak, startujemy sobie razem, lecimy. Pięknie. Ojej, ależ poleciał skubaniec. 6 tysiaków zdobył. No ja 11 tysięcy. Wow. Tak, teraz jadę sobie ogólnie z innym graczem. Ach! 21. Aha, to Manu ma 27 tysięcy. Ojej. Ciężko on zarzucić duperą. Ciężko. Ten samochód jest chyba. Byłby lepszy na wyścigi, tak myślę. Bo tak driftować to coś niespecjalnie. Mimo, że taki już to nikt dosyć konkretny zrobiłem na drift. A Skyline to nie. On to dziwny jest, to jest chyba nawet zbugowane, no. Przecież nim jest tak zajebiście driftować. O dobra, teraz nabił sobie 38 tysięcy. No ale jest troszeczkę z przodu, więc. O, to było dziwne. Dziwnie się odwraca ten samochód z prawo na lewo. On taki jest ociężały. Mówię o moim Dodge'u. Jezus.
Wow. Ta korweta też gdzieś tutaj się kręci, ale on chyba nie uczestniczy w tych zawodach. Dobra, ja nie jestem pierwszy, ten gracz, który ze mną tutaj śmiga. Ależ ciężko! Nie no, strasznie, kurde, nie da rady zarzucić dupy tutaj. Może jeszcze powinienem bardziej dać tutaj na drift w tym aucie. Nieważne, czy zaciągasz ręczny i chcesz się odbić w drugą stronę, ten samochód nie robi nic, no. Jest zupełnie taki jak BMW na drifcie. Jeszcze jakiś inny samochód taki był straszny właśnie do driftu. Ojej, ojej, ojej. Ojej. Straszne rzeczy. Ile my tych punktów mamy tu w ogóle zdobyć? Aj! Cholerny trafor. Trafol. Ej, ja nie wiem, to jest konkurs z driftu, więc chyba kto pierwszy, ten lepszy. Ja muszę po prostu pokonać Manu, no. Jak pokonam tego pierwszego gracza, który ze mną gra, to będzie w ogóle fajnie, ale celem jest pokonać Manu. I to tyle. Ojej! Nie da się tutaj wchodzić w drift, no. Nieważne, czy zaciskasz ręczne, czy cokolwiek robisz, ten samochód jest taki... Teraz jakoś poleciał, ale byłem po prostu idealnie ustawiony i tyle. Dobra, koniec. Nie udało mi się ukończyć na pierwszej pozycji. He? Tylko 6 tysięcy? Może tu było... Nie, tu było więcej, ale celem było pokonać... Celem było pokonać Manu. Ja to powinienem zaliczyć. Chyba. Bo przecież ja jechałem... Jak to jest? Kogo ja tu miałem rozpieprzyć? Gdzie to dziadostwo? To chyba tutaj. Drift to... Nie wiem, co to było. No nie, ale od Manu tu już nic nie ma, więc ja to po prostu zaliczyłem, ale... Nie pokonałem tego gracza, który ze mną mnie... Nie, to jest tu. Jest tutaj dalej. No nieźle. Ja tu muszę wziąć Skyline'a, żeby mu dać w kość. Kurde. Fajnie, że kupiłem tego Dodge'a, ale jednocześnie jest strasznie ociężały. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy on może być lepszy. On chyba nie będzie lepszy tak naprawdę. On już taki zostanie. Jego się nie da tutaj ulepszyć pod względem sterowności niestety. I on jest strasznie, no nie wiem, spróbuję jeszcze tutaj coś zrobić, dać na maksa. Wyłączyć te asysty driftu. Może powinienem to zostawić włączone. Kontrolę startu wyłączę. Nawet. Nawet wszystko zrobię na drift dosłownie. Zobaczymy teraz, jak mi pójdzie. Nie wiem, czy brać te zawody, ale... No kurde. Nie pokonałem gracza i nie zaliczyłem tego. To jest ciekawe. Ale fajne jednocześnie. Fajnie się ścigać ogólnie. I fajnie jest to rozwiązane, no, teraz. Że można z kimś sobie pograć. Fajnie, że fajnie. Dobrze. Czuję, że i tak będzie ciężko. Skyline już jak... nawet nie dawałem tego paska całkowicie w lewo do driftu, to i tak już wtedy ładnie leciał. A myślę, że ten samochód lepszy będzie po prostu do wyścigów. Coś tam rzuca, ale to jeszcze nie jest poziom Skyline, no. Nie wiem, musiałbym właśnie wziąć sobie jakieś zawody i zobaczyć. Lepiej go odwraca, to na pewno. O, ale to są takie łatwe zakręty, więc nie ma się co tutaj spuszczać za bardzo nad tym. Weźmy sobie zawody, muszę poczekać, aż całkiem policję zgubię, chyba już. I teraz spróbujmy powtórzyć te zawody od Manu. To nam potrwa króciutko. To są... Na czas po prostu jedziemy z tym driftem. Teraz nie będę nikogo zapraszał, żeby mnie nie pokonał. No i zobaczymy, czy uda się to zaliczyć. Myślę, że jakoś tam pójdzie. Łyk herbatki.
Nie jest to łatwa sprawa. W tym dojo driftować tak jak w Skyline'ie chyba się nawet nie da. Trzymaj kąt, no właśnie. Skyline robi zajebiste kąty. A tutaj nie, tutaj nie ma tak lekko. Nie, ja pokonałem Manu wtedy. Ale nie pokonałem tamtego gracza i gra mi nie zaliczyła, żebym zrobił tę misję fabularną. Taka lipa trochę. Zobaczymy na tym pierwszym zakręcie. O, Manu 11 tysięcy tam odpieprzył. Ło! Nieźle. Ej, taksówkarz! Spadaj! Ojej. Nie no, jest lepiej jeśli chodzi o zarzucanie. Na pewno łatwiej odwrócić ten samochód na drugą stronę. Jest bardziej responsywny, zdecydowanie. Nie jest poziom Skyline, ale myślę, że to wyzwanie uda się zaliczyć. Inaczej się driftuje tym samochodem. Jednak z tego co widzę po tych kilku zakrętach, jest w miarę ok. I jeśli troszeczkę dłużej sobie pojeżdżę, podriftuję, to myślę, że opanuję ten samochód w miarę. Oooo! Cholera, tutaj trzeba jakoś inaczej wchodzić. What the fuck! Cholera, przyrżnął we mnie jakiś inny gracz. No i zobacz. Co to było? Jak go przykleiło do tej drogi? Ej, ewidentnie te zakręty są tu oskryptowane. Niemożliwe, żeby samochód się tak odbił śmiesznie nagle w drugą stronę. Ja zaciągnąłem ręczny i auto nagle tak. Och. Dziwne to było, bez kitu. Jezu, jeszcze policja, noż, kurde, nie dość tutaj trafików jest. Jezus, dobra. Dobra, 53 tysioki i teraz szeroko. Tak, power slide. Świetnie, Lucek. Uwaga. To bardziej było wymijanie przeszkód niż driftowanie teraz. No tu mogłem ręcznym się odwrócić ładnie. Ciężko jeszcze jest zarzucić. Robię wszystkie akcje, które odpowiadają za to, aby samochód wszedł w drift, a jednocześnie on nie wchodzi tak ładnie, jakbym chciał. No ale i tak o wystarczającą ilość punktów się tu zdobędzie, no. Nie ma co, no do samochodu naprawdę zostały włożone fajne części tuningowe i nawet jak będę tak słabiej trochę jechał, to uda się to zaliczyć, no. Ładnie i tak ciągnie te drifty, jeśli się dobrze wejdzie w zakręt, więc z tym nie ma problemu, z tymi punktami tutaj. I tak mi się wydaje, że teraz troszeczkę poprawili ten styl jazdy tych aut. Zdaje się, że po ukończeniu driftu, na co ja strasznie zawsze narzekałem, poprawili to, że no można ten samochód sterować. On nie jedzie całkowicie prosto i się zachowuje dużo lepiej. Muszę jeszcze dokładnie przeczytać tą notkę patchową. Ale gdzieś tam się doczytałem, że właśnie były takie też zmiany z tym związane z optymalizacja gry ogólnie to zostało tak nazwane, ale nie wiem, czy to też się odnosiło do tej jazdy. No i zauważyłem, że w niektórych miejscach rzeczywiście jest tak, że gra nie zwalnia, jak było wcześniej, nawet jeśli jest tych więcej tych samochodów, nie? Rajdowców, czy tam, nie wiem, trafików, czegokolwiek. Także jest zdecydowanie fajniej teraz w tym NFS-ie. Fajny patch, oczywiście darmowy, bardzo dużo rzeczy. Twórcy gry zapowiadają, że wszystkie nowe dodatki, jakie wyjdą do tej gry, będą zupełnie darmowe, co jest fajne. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że w grze tak naprawdę mało rzeczy jest. Mało tych samochodów, mało elementów tuningowych do większości aut, niektóre auta te flagowe mają sporo części tuningowych, fakt, ale do tych samochodów innych niż te flagowe, tych części nie ma już za dużo i myślę, że twórcy po prostu będą je dodawać w postaci tych dodatków, żeby gra była dłużej po prostu żywa. Taka jest strategia, myślę.
No ale tak, nie ma na co narzekać, ten dodatek jest spory. Ja chętnie zobaczę, jakie będą następne update'y w tej grze. No i myślę, że niedługo sobie kupię jakiś nowy samochód, tylko nie wiem jeszcze jaki.